Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca. W tym filmiku pokażę Wam, jak używam trzech takich narzędzi, które przydają się elektrykom. Narzędzia te służyć mi będą do obrabiania kabli w instalacji w domu. Domowa instalacja jest zasilana prądem 230 V, dlatego jest ona niebezpieczna i nie wolno osobie bez odpowiedniego przeszkolenia wykonywać prac w instalacji elektrycznej w domu, ponieważ grozi to porażeniem prądem, w wyniku którego można ponieść śmierć. Pierwszym narzędziem, które chcę Wam pokazać, no to są szczypce do obcinania przewodów. Mają one tutaj specjalne właśnie takie wyżłobienia, które znacznie ułatwiają przecięcie przewodów, tak żeby nie był on zmiażdżony na końcu i zniekształcony. Są to narzędzia do przecinania przewodów miedzianych elektrycznych, dlatego gdybyśmy chcieli przecinać takimi narzędziami pręty stalowe, no to ulegną one zniszczeniu, ponieważ stal jest znacznie twardsza niż miedź. Te trzy narzędzia mają rękojeść w izolacji do 1000 V, ale pomimo tego nie wolno pracować w instalacji pod napięciem. Ja zawsze upewniam się dwukrotnie, czy zasilanie jest odłączone od instalacji. Zabezpieczam kluczem skrzynkę elektryczną, tak żeby postronna osoba nie mogła włączyć bezpieczników i wtedy dopiero zajmuję się tam wymianą gniazdka czy włącznika do światła. Po założeniu przewodów w domu często elektrycy zostawiają przewody elektryczne w izolacji. Chodzi o tą białą izolację, żeby można było zamontować gniazdko, no to trzeba tej izolacji się pozbyć. Dawniej, jak nie miałem takiego narzędzia do ściągania izolacji, robiłem to nożem i powiem, że często zdarzało się, że nacinałem izolację tych pojedynczych przewodów w środku. No i okazało się, że taki przewód bez izolacji może dotknąć do budowy metalowej gniazdka, może powstać zwarcie, dlatego jest to bardzo niebezpieczne. Żeby zmniejszyć uszkodzenia tych pojedynczych żył, no to używam teraz takiego specjalnego przyrządu do ściągania izolacji. Ma on taką specjalną końcówkę, która umożliwia jechanie tym nożem zaraz przy tej białej izolacji górą. I to w znacznym stopniu ogranicza możliwość uszkodzenia przewodów. Za pomocą tego narzędzia możemy ściągać izolację ciągnąc i pchając do przodu. Ciągnąc jest znacznie lepiej, zwłaszcza gdy w dwóch rękach trzymamy w jednej przewód, a w drugiej przyrząd. Pchać już jest gorzej, ale bardzo się to przydaje, jeśli chcemy rozciąć tą izolację jak najgłębiej w puszce. Czyli musimy pchać aż głęboko do środka i izolację praktycznie mamy naciętą zaraz przy wyjściu przez puszkę. Gdy już mamy te przewody obcięte na odpowiednią odległość, izolację zewnętrzną z przewodu ściągniętą i wystają nam tylko przewody pojedyncze w izolacji. Przy pomocy takiego narzędzia 6 w jednym mogę jeszcze skorygować długość, obcinając pojedyncze żyły na odpowiednią długość. Mogę ściągnąć tym narzędziem izolację z przewodu 2,5 mm². Ten mniejszy otwór służy do ściągania izolacji z przewodu między 0,7 a 1,5 mm². Jeżeli mamy do czynienia z przewodem linką i chcemy zacisnąć na tym przewodzie tulejkę, no to możemy to zrobić dla tulejek od 0,5 do 2,5 mm². Końcówka narzędzia najczęściej służy mi do formowania końcówki drutu i do pomocy podczas umieszczania tego drutu w odpowiednim miejscu, w gniazdku czy w przełączniku do światła. Chodzi o to, że można dobrze chwycić i wsunąć w miejsce, gdzie ten przewód ma być zamontowany. Końcówka narzędzia ma dość ostre krawędzie, którymi możemy poszerzać sobie na przykład otwór w puszce elektrycznej. Możemy też wspomóc się tą krawędzią przy ściąganiu tynku, jeśli jakiś nachodzi do środka, do puszki elektrycznej. Zarówno te narzędzia do obcinania przewodów i to narzędzie 6 w jednym jest skręcane na śrubę, więc jeśli coś się poluzuje, no to można tą śrubę dokręcić i zniwelować luz. Napiszcie w komentarzu, jak podobają się Wam tego typu narzędzia i czy używacie ich na co dzień w pracy. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!